Kasiu, jak ci się gra bez pana Pyrkosza? Słuchajcie, no jest nam tęskno i jest nam smutno, że nie ma go już. Natomiast gdzieś z tyłu głowy byliśmy przygotowani na taką ewentualność i tęsknimy. Tęsknimy, pamiętamy, na jego krześle nadal nikt nie siada. Także wspominamy, zdjęcia wszędzie, myślimy. Jakby no tyle na nie możemy, jakby to smutne jest, ale to tylko pokazuje właśnie, że toczy się dalej i jakby wszyscy musimy dalej pracować, musimy żyć. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu pamiętać i nosić w sercu.